Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w Galerii Sztuki Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bohaterką dzisiejszej wystawy jest pani Krystyna Głowniak. Witamy serdecznie. Pani Krystyna Głowniak jest długoletnią malarką lubelską. Od bardzo wielu lat cieszy się swoimi obrazami i jest bardzo blisko związana z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową, jako że zamieszkiwała tutaj kilkanaście lat. I przed rokiem tutaj właśnie gościliśmy panią Głowniak, która prezentowała swoją wystawę pod tytułem Powroty. Wracała do tego domu kultury, w którym kiedyś debiutowała. Chciałbym dodać, że pani Krystyna Głowniak jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na Katolickim Uniwersytecie studiowała historię sztuki, a w tej chwili na Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie pogłębia swoje umiejętności malarskie. Przez lata była dyrektorem Liceum Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie i spod ręki pani Krystyny Głowniak wyszło bardzo wielu wychowanków, którzy w tej chwili święcą triumfy na różnych galeriach Lublina i kraju, a może nawet i świata. Dzisiejsza wystawa, która jest dosyć dużą wystawą, wystawą malarstwa i rysunku, prezentuje najnowsze prace, które powstały w roku 2014. I 15. A więc pierwsze miesiące roku 15 też zaowocowały niektórymi pracami. Cieszymy się, że możemy te obrazy pokazać w naszej galerii i myślę, że ta dzisiejsza peregrynacja po salach Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokaże nam drogę twórczą pani Krystyny Głowniak. No może nie całą drogę twórczą, przynajmniej tego ostatniego roku, kiedy zostałam tak bardzo związana z Krakowem. I tu może zacznę oprowadzanie po wystawie, bo taki sens ma to spotkanie. To ja się włączę to. Właśnie prosimy panią Ewę Hardian, wybitną dziennikarkę. I teraz zaczniemy od Mikołaja, od fascynacji Mikołajem, bo te wyjazdy do Krakowa, to uczestnictwo w zajęciach Akademii Sztuk Pięknej, również jest fascynacja innymi działami, która przełożyła się w nasz dzieła własne. I tym pierwszą fascynacją jest Igor Mikołaj. Może nie bardzo przełożyłam, nie śmiałabym tego uczynić. To jest hołd oddany wybitnemu polskiemu artyście. Jest to cykl prac, które mają charakter epitafium. Epitafium dla Igora Mitoraja, rzeźbiarza, który zmarł 14 października w Paryżu, który przeszedł bardzo ciekawą drogę, bo najpierw liceum w Bielsku-Białej, potem studia na Akademii Krakowskiej pod kierunkiem Tadeusza Kantora, a potem już pod opieką Mitterranda we Francji, kamieniołomy Pietra Santa, tam gdzie niegdyś pracował Michał Anioł. Te wspaniałe rzeźby wyrażają destrukcję Herosa, tragizm człowieka współczesnego, te głowy, zabandażowane torsy, zabandażowane głowy, to wszystko jakby związane jest z faktem, że gdyby dzisiaj żył Michał Anioł, to może również dla niego nie byłoby miejsca. Wiele stolic europejskich chlubi się właśnie rzeźbami Mitoraja w przestrzeni publicznej. Tak też jest na rynku w Krakowie. Ta praca z zabandażowaną głową, jest to odlew metalowy, który znajduje się właśnie na krakowskim rynku jako część ogromnej wystawy w tym właśnie mieście sprzed kilku lat. Myślę, że w takim związku z pracami Mitoraja, ja nie byłam w Pietra Santa, opowiadał mi o tej przestrzeni profesor Jan Pamuła, autor wstępu do katalogu, pan rektor Akademii Krakowskiej, że niektóre z tych prac również mają związek z moimi wyobrażeniami, jak właśnie mogły wyglądać te miejsca Pietra Santa, te kamieniołomy, coś, co na pewno musi być inne, tworzyć jakiś niezwykły krajobraz. Praca w kamieniu jest zdecydowanie pracą trudną. Jeżeli mówimy o pracy rzeźbiarza, to przede wszystkim myślimy o jakiejś pracy w kamieniu, ale to przecież są również odlewy, ale to jest zazwyczaj taka praca z dużym, ciężkim materiałem, a jednak te rzeźby Mitoraja mimo wszystko mają rodzaj takiej lekkości w sobie. No to jest już sekret artysty, jego wielkości, jego realizacji, ale tak jest rzeczywiście, jak tutaj pani mówi.
i przekonana jestem, że to jest znak czasu, że te rzeźby są uzupełnieniem dla przestrzeni publicznej, która została tak bardzo zdominowana przez McDonaldyzację. Nagle ten człowiek gubi się. On taka, jest odczłowieczona. Tak, albo pokazuje destrukcję po prostu taką. No tutaj chciałabym teraz może pokazać taki pejzaż intensywnie zielony. To jest już jakby inny temat. Aczkolwiek to jest kontynuacja cyklu Solaris. Solaris, tak. Tu są prace z tego cyklu Solaris. Ja pokazywałam te prace nieco wcześniej na Kulu. Natomiast to oczywiście są takie miejsca, które są zupełnie gdzieś w mojej wyobraźni, które powstają na podstawie tekstów czytanych. Myślę, że nawet nie sugeruję się obrazami filmowymi czy zdjęciami cudzymi. Raczej to w ten sposób działa wyobraźnia. Jeśli chodzi o Stanisława Lema, on właściwie chyba musiał mieć problem w życiu, czy będzie malował, czy będzie pisał. Bo jego opisy są bardzo malarskie. Często używa przymiotników właśnie związanych z kolorami bądź ze światłem. Problem, czy być malarzem, czy być pisarzem, czy być lekarzem. A to jego bycie lekarzem, te studia lekarskie, to wydaje mi się, że są ważne, bo one potem gdzieś tam w tej jego twórczości mają taką podstawę, to widzenie człowieka od zewnątrz i zewnątrz. No zgadzam się i na pewno jest to bardzo bogata osobowość, podobnie jak Mitoraj, to również i Stanisław Lem nie do końca są przez nas poznani. I uważam, że warto poświęcić czas pogłębieniu wiedzy na temat takich wybitnych polskich osobowości. Natomiast wracam jeszcze do tego pejzażu. To jest taka moja wizja rezydencji na Majorce. Te ciekawe konstrukcje koliste to nie są wiatraki, to są takie właśnie studnie. I tam zalewa się rezydencja profesora wyższej uczelni z Innsbrucka, profesora Michaela Popa, który zaprosił wybitnych naukowców do 35 lat, taki był regulamin tego konkursu, i ufundował im wspaniałe stypendia, 50 tysięcy euro dla jednego takiego naukowca. Ja miałam przyjemność jako żona profesora Głowniaka tam się również znaleźć i uczestniczyć w tych wszystkich uroczystościach. No i utrwaliłam taką właśnie wizję tej pięknej rezydencji Castello Mighello, tak to nazwałam i chyba właściciel tak to właśnie nazywał. Takie bytowanie w różnych ciekawych miejscach też działa na wyobraźnię i powoduje, że czujemy wielkość tego świata i małość, może naszą własną. Ale tutaj zwróciłabym uwagę na operowanie kolorem, bo o ile te obrazy tutaj zawierają w sobie wiele barw, to ten obraz jest tylko skupiony na barwach zielono-niebieskich, na odcieniach dwóch takich pokrętnych w jakiś tam sposób barw, zachodzących czasami jedna na siebie tutaj. No dla mnie dużą podnietą jest kolor. Jest właściwie dzisiejszy świat jest bardzo kolorowy. Poza tym podziwiam producentów właśnie farb, ile oni wytwarzają cudownych materiałów do twórczości plastycznej. I no, ja się tym po prostu bawię, mnie to fascynuje. Usłyszałam rok temu na plenerze, że jestem kolorystką i chyba tak jest, bo to wiąże się z moją osobowością. Ja bardzo lubię kolor i rzeczywiście lubię eksperymentować z tymi najnowszymi różnymi możliwościami. To chodźmy, zobaczmy ten dokształtowanie się kolorów w Krakowie. No może nie zupełnie, ale pod wpływem, bo doszłam do wniosku, że muszę trochę poeksperymentować z kolorami, z fakturą, z kompozycją. I właściwie ten mój eksperyment przyniósł mi wiele przyjemności, dużo doświadczeń, dużo radości. Właściwie każda z tych prac może być takim pejzażem podświadomym, który gdzieś tam mamy w swojej wyobraźni i udało mi się to uzewnętrznić. Ciekawe jest dla mnie osobiście, dla moich doświadczeń artystycznych, że poradziłam sobie z tą willą w Łańcucie, którą pierwotnie namalowałam w sposób zupełnie realistyczny z natury.
co mnie oczywiście nie zadawalało. I wskutek tych ćwiczeń kolorystycznych zaczynam po prostu poszukiwać zupełnie nowych środków wyrazu. I w tej chwili jestem bardziej pogodzona z takim dziełem. Przynosi mi ono więcej satysfakcji i myślę, że taką drogą od czasu do czasu będę błądzić, bo nie wiem, czy to jest droga akurat prosta, która prowadzi do jakiegoś określonego efektu. Wykorzystanie tutaj koloru i pewnych elementów tradycyjnej architektury, tak. Tradycyjnej architektury. A te obrazy, tutaj z tym obrazem ulijają się na klatkę malarka i niebieska dama, zdecydowanie. Aczkolwiek meduza również przyciąga wzrok. Tak, ja bardzo cieszę się tą malarką. To jest obraz, który oddaje moją osobowość. Mogę powiedzieć, że to jest mój autoportret wewnętrzny, ponieważ malarka coś do nas mówi, może zachęca nas do uczestniczenia w tym niezwykłym misterium, ale za jej plecami są przepiękne kolory. To jest właśnie to moje marzenie o bogactwie kolorystycznym. Oczywiście nad tym trzeba bardzo panować, bo bardzo łatwo popaść w jakąś ułomność i zrobić coś bardzo niedobrego. Także bardzo długo pracowałam nad tym obrazem. No i bardzo go lubię, cieszę się, że on jest jakby reprezentatywny dla mnie, na okoliczność tej wystawy. Ale dla kontrastu jest ta niebieska dziewczynka, która też... Taka trochę wariacja na temat dawnych mistrzów. Tak, jest to cytat z malarstwa włoskiego, ale przestrzeń, w której ta mała dama znalazła się, jest przestrzenią zupełnie bajkową i myślę, że to jest dobra konwencja. Natomiast dla kontrastu obok jest meduza, gorgona, taka szalenie ekspresywna, negatywna. To są te negatywne emocje, które czasem kobiecie się mogą zdarzyć. To jest też związek z Igorem Mitorajem, rzeźbą takie właśnie gorgony i meduzy. W tym niepokojącym pejzażu wyraźnie widać krzyk i to wszystko, co jest jakby dla człowieka wrogie, obce, złe, no ale też czasem taki obraz można stworzyć, żeby podziwiać spokój w innych dziełach. Wenecja to jeden z cyklu weneckiego. Tak, no Wenecja to jest temat, nad którym od kilku lat pracuję, ponieważ mam możliwość podróżowania tam właśnie. W Wenecji czuję się bardzo dobrze. Kocham to miasto, nie wstydzę się tego słowa. Ono ma przepiękną architekturę, ma wspaniałą tradycję. To jest miasto artystów, stworzone dla artystów. To nie tylko karnawał, to wspaniałe kościoły wybitnych rzeźbiarzy i architektów, to również niezwykłe koncerty, to Teatr Fenice, który jest najstarszym teatrem europejskim. I wędrówki nocne po Wenecji. To jest coś, co fotografowałam, co budziło moją wyobraźnię, bo również w czasie tych nocnych wędrówek odkryłam galerię z rzeźbami Igora Mitoraja. Miasto, które artyście daje pokarm, daje inspirację, gdzie właściwie wszystko jest możliwe. Możliwe jest nawet wejście do pałacu w nocy, gdzie ludzie piją wino. I jeśli jest to kobieta i mężczyzna, to zawsze to jest dobrze widziane. Można wejść, podziwiać piękne obrazy wewnątrz i dołączyć do towarzystwa, które na pewno zaakceptuje, bo tak mi się zawsze zdarzało. A miasteczko, bo tutaj widzę tak ciekawą kolorystykę, charakterystyczną dla Twoich obrazów, ale również znakomite operowanie przestrzenią. Takie powiedziałabym połączenie tradycyjnego widzenia z abstrakcją. No wspaniale to powiedziałaś i pewnie już nie należałoby nic dodawać. Powiem tylko tyle, że ten obraz jest moją taką wizytówką tego następnego miesiąca, ponieważ on się znajdzie na wszystkich moich życzeniach świątecznych. To jest piękne miasteczko, takie w świetle zachodzącego
słońca, takie, jakie można zobaczyć, kiedy z autostrady wjeżdża się do małego miasteczka we Francji, w Szwajcarii, może w Holandii. Tam. Ale myślę, że chyba w Polsce też, tam gdzie na Podkarpaciu ten teren jest pofałdowany, to też są takie piękne miasteczka. Europa po prostu, piękna Europa. A tutaj jeszcze też mamy do powrotu do Wenecji, w tym obrazie Wenecja, Wenecja Druga, a tutaj jeszcze mamy epitafium jeszcze... na Igora Mikołaja. Tak, to jest ten cykl, który przewija się w różnych, powiedzmy, sposobach wyrażania moich emocji. Bardzo pięknie koleżanka ze studiów podyplomowych, pani Ela, napisała mi, a któż wędruje po tym zimnym lesie? No, to jest właśnie epitafium i ten zimny las, który bardzo pasuje do takiego właśnie smutnego obrazu. To właściwie też wykorzystałam tę pracę do plakatu, który informował o wystawie. A ten obraz, kompozycja? No, to już jest taki żart, dowcip kończący moje rozważania malarskie. Moje chore nogi, ale zatytułowałam kompozycja i właśnie nogi mam już zdrowe. Niemniej jednak, żeby powędrować do Krakowa, żeby tam właśnie być, stać 6 godzin przed sztalugą, no to jednak z nóżkami problem może być. Więc pomyślałam, a jeszcze problem z anatomią tych stóp, bo to też jest ważne. Więc też wyraziłam, bo to było mi bliskie i akurat o tym dużo myślałam. Pomyślałam, dlaczego mam widzom nie pokazać, że taki problem również mnie nurtuje. A te dwa portrety kobiece? Myślę, że ten jest ciekawszy, tytuł Ona. Piękna kobieta i ten świat, który jest gdzieś tam ponad jej głową. On taki jest zawirowany. Zawirowany, tak. To jest takie no, szukanie tego miejsca dla spokojnej egzystencji, może tak właśnie to postrzegałam. Oczywiście to jest w takiej ciepłej tonacji. A właśnie tutaj trzeba zwrócić uwagę, tutaj w tym zestawieniu kolorystycznym mamy różne odcienie czerwieni. Tak, ta czerwień, ona jest, myślę, że chyba w miarę ciepła, spokojna i przyjazna dla tej pięknej kobiety. Natomiast kompozycja dwudzielna, gdzie właśnie główna część jest jakby architektoniczna, bardziej mniej pejzażowa. I na pewno ma ten obraz swoją anegdotę i też ma swoje różne przemyślenia, ale zostawiam to już widzom. A ten mnie interesuje. No tutaj są takie historie związane z moimi literackimi skojarzeniami. Bardzo dużo słucham, szukam innego świata, szukam też postaci, które mnie intrygują. Ta kobieta nie jest ani święta, ani na co wskazywałby strój. Strój, tak. No, to jest strój, który mógł towarzyszyć również kobiecie w XV wieku. W każdym razie na pewno chciałam się zaprzyjaźnić z tą osobą. Wyraziłam tutaj swoje jakieś przemyślenia, ale przemilczę. Czyli wszyscy mogą sobie tutaj własną interpretację tego obrazu stworzyć, własną anegdotę. Zachęcam właśnie do tego. Wystawa twoja to wystawa, która jest częścią cyklu. Cyklu, który nosi nazwę Galeria Objazdowa Sztuki. No właśnie, tak, bo to należy powiedzieć. Otóż jest to projekt Lubelskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Projektu sponsorowanego przez miasto Lublin, przez Urząd Marszałkowski. I jeśli chodzi o osoby, które już pokazywały swoje prace, to Michał Kawalec, Agnieszka Jankowska, Jerzy Tyburski, Tomasz Firgutowicz, Joanna Barczyk, Amadeusz Popek, Alicja Snoch-Pawłowska, Andrzej Cwalina, Leszek Niewiadomski, Małgorzata Wzorek, Marek Andała, Zbigniew Strzyżyński, Ewa Sienkiel, Cezary Sienkiel, Elwira Wasak, w 14 roku Rafał Salmanowicz, Karol Karwowski, Małgorzata Bałtyga, Agnieszka Wójtowicz, Marek Rzeźniak, Wiesława Proć, Maria Koldryn, Robert Rabiej, Agnieszka Zawadzka, Krystyna Ruska-Przychoda, Jan Ferenc,
Agnieszka Jankowska, Wojciech Mędzelewski to uczestnicy wystawy zbiorowej, Piotr Zieleniak i Adam Kita. Bardzo ciekawy projekt, który promuje i Związek Polskich Artystów Plastyków, a jednocześnie umożliwia artystom w sposób cykliczny pokazać swoje prace. Tu jest także katalog wydany przez Związek Polskich Artystów Plastyków. W tym katalogu moim jest akurat wstęp pana rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Jana Pamuły, wybitnego artysty. No i oczywiście są ilustracje, wszystko to, co powinno się znaleźć w woli informacji dla odbiorcy. Jest jeszcze jeden album, to jest już album, który został wydany jako owoc ubiegłorocznego wernisażu, na którym było około 300 osób i wydawca warszawski doszedł do wniosku, że wyda za własne pieniądze album, skoro tyle osób było na tym zdarzeniu, no to na pewno będzie w stanie ten album rozprowadzić. Album jest bardzo piękny, bo tu są twoje obrazy w takiej, no powiedziałabym, dobrze się prezentujące. Duży format i te obrazy tutaj wybrzmiewają. No edytorsko jest to bardzo ładnie zrobione, trzeba przyznać. Tu są te różne cykle z lat 90. Świat według Szulca. Jest to taki przekrój twórczości. Tak, tak. No w zasadzie ja nie bardzo miałam wpływ na wybór prac, bo wydawca, skoro to były jego pieniądze, to w zasadzie on decydował, jakie obrazy tutaj się znalazły, no ale pewne uzgodnienia były i cieszę się, bo to jest edycja limitowana, to nie znalazło się w sprzedaży w żaden sposób, jest to rozprowadzane po instytucjach państwowych, biblioteki, muzea, tam właśnie to trafia. Galeria Farma Press. A teraz wracając do obrazów, które są tutaj pokazywane, to też są kompozycje, jest cykl miasto, tutaj mamy kilka tych obrazów, ale przede wszystkim to, z czego jesteś najbardziej dumna, czyli te właśnie oto rocznice. No trzeba powiedzieć, że mija już rok w marcu mojego, że tak powiem, mojej edukacji w Krakowie, bo zaczęłam najpierw od Otwartej Akademii, a potem już były studia podyplomowe. To jest tylko dosłownie kropelka, niewielka ilość tego, co ja w tym czasie zrobiłam, bo to jest mniej więcej, to są były wyjazdy co tydzień przedtem, później raz na dwa tygodnie już na studiach podyplomowych. Jest to bardzo wiele godzin pracy z modelem, jak również konsultacji pracy w zakresie intermediów, czy również malarstwa ściennego. A tutaj pokazałam, powiedzmy, pracę właśnie te z wyobrażeniem aktu kobiecego, męskiego. Taka praca w dużym formacie, tak jak ten model pierwszy, 100 na 70, to jest praca około wymagająca 6 godzin stania przed sztalugą w obecności modela. Oczywiście są przerwy, ale muszę przyznać, że to mi sprawiało największą przyjemność i uważam, że bardzo dużo się nauczyłam. Zawsze interesował mnie człowiek i od lat rysowałam postać ludzką. Wprowadzałam do mojego malarstwa czy rysunku, ale zawsze był problem proporcji, przeskalowania. Myślę, że każdy artysta, który przeszedł przez kształcenie akademickie, zdołał się tego wyuczyć na studiach. Ja całe życie uczyłam się, niemniej jednak poczułam teraz taką potrzebę. Interesuje mnie człowiek, interesuje mnie portret w takim temacie, czy powiedzmy w takiej konwencji tego realizmu magicznego. Tak więc pozwoliłam sobie na pokazanie kilku rysunków. Tutaj jest w tej sali, są różne techniki. Są rysunki tuszem i piórkiem, to są dawniejsze rzeczy. Są rysunki pastelowe, ale również rysunek lawowany. No i akwarela, to są już prace z tego roku ostatnie, które też chciałam pokazać, uważając, że artysta robi różne rzeczy i widz,
który ciekaw jest jego warsztatu, to ma możliwość tutaj zrobienia sobie zdania, jak te prace powstają. Nie wiem, ale wydaje mi się, że mam bardzo poważny stosunek do tego, co robię i bardzo szanuję publiczność, która tak licznie przychodzi na moje wernisaże. Publiczność docenia przede wszystkim to, że artysta się rozwija, a ty jesteś tego najlepszym przykładem, i docenia pracowitość, bo przecież ta publiczność, która była tutaj na wystawie rok temu, ogląda zupełnie nowe prace w tym roku, te, które powstały tylko w czasie roku i aż w czasie roku, bo tych prac jest niezwykle wiele i poza tym one są bardzo różnorodne. No jest to prawda. Może to jest też fakt, że jako kobieta mam troszkę inny cykl życiowy, bo przecież w tym czasie, kiedy mężczyźni studiują, kiedy robią karierę artystyczną, no to ja wychowywałam dzieci, a było ich szczęśliwie czworo. Potem jeszcze przybywały wnuki, potem praca zawodowa, dzięki której zapracowałam na emeryturę, i na pracę twórczą to był tylko margines, ale cały czas malowałam, rysowałam, starałam się doskonalić swój warsztat, niemniej jednak było to zawsze czymś na marginesie, bo jednak te ważniejsze obowiązki kobiety zawsze były pierwszoplanowe. Natomiast teraz jest tak, że mogę malować nawet cały dzień, mogę spędzać czas w pracowni, w studio. Jakoś tak szczęśliwie mi się ułożyło w życiu, że przygotowałam się bardzo dobrze na ten czas, kiedy rozstałam się z pracą etatową, tak powiedziałabym. I mam pracownię elektroniczną, gdzie przygotowuję część prac, mogę wysyłać, korespondować z całym światem. Mam również pracownię manualną, gdzie powstają prace akwarelowe, też akryl, rysunek. No i oczywiście jest studio na Starym Mieście, malarnia w rynku, w najpiękniejszym, że tak powiem, najpiękniejszej kamienicy. Gdzie można Cię bardzo często spotkać? Gdzie można mnie spotkać? No to oczywiście nie jest czynne od do, ale jest program tej galerii, ponieważ czytam studio, ponieważ to jest dom Polonii i tam jako wolontariusz zapraszam seniorów z różnych domów kultury, jeśli mają taką potrzebę i zainteresowanie. Również udzielam takich konsultacji dla dzieci, młodzieży. No a nade wszystko cenię sobie spotkania z młodzieżą z Europy Wschodniej, z korzeniami polskimi, dzieci z Litwy, Ukrainy, Białorusi, które przyjeżdżają w okresie wakacyjnym i nie tylko. I wtedy z nimi rysujemy na Starym Mieście, oglądamy, oprowadzamy, prawda, pokazujemy jakieś najciekawsze zabytki lubelskie. Także no, można powiedzieć, żyję pełnią życia i naprawdę ten czas w tej chwili jest bardzo wykorzystany. I jeszcze w dodatku ciągle rozwijasz swoją wyobraźnię, bo na przykład teraz wchodzisz w świat wyobraźni, taki, jaki kiedyś stworzył nam Jan Brzechwa w Akademii Pana Kleksa. Tak, można by, podoba. No właśnie, można by powiedzieć, że dzieci nie je w pewnym wieku, ale to tak nie jest. Jest to bardzo piękna książka również dla dorosłych i dla pedagogów, ponieważ ukazuje ona przede wszystkim wspaniałą edukację nauczyciela Pana Kleksa, który kochał swoich uczniów. I jak to widownia usłyszała, biła brawo, że nikt nie posądzał go o pedofilię. On po prostu z tymi uczniami razem odkrywał arkana wiedzy, pokazywał im to, co jego interesuje, i potrafił przekazać to zamiłowanie swoim wychowankom. Gotował nawet dla nich, przygotowywał wspaniałe pomieszczenia, jeśli trzeba, za pomocą pompki powiększał je. W ogóle był to świat wymyślony, stworzony, a jednocześnie potem tak strasznie zaprzepaszczony przez potwora, którego sam reanimował. Tak, sam stworzył, i dlatego też to jest takie ostrzeżenie. To jest też oparte na chińskiej bajce, bo przecież ten uczeń Pana Kleksa właśnie związany był z pewną bajką na temat zła i dobra. I okazuje się, że bardzo często coś, co jest wspaniałe, co jest piękne, czym się zachwycamy, w czym żyjemy, to piękno nie jest trwałe, że może się zdarzyć sytuacja takiego straszliwego zniszczenia poprzez wojnę, poprzez grupę ludzi, którzy z nienawiści, że im na przykład coś się nie udało, niszczą wszystko wokół. To jest straszne. To właśnie jest bardzo głęboka filozofia w tej książce. Myślę, że dzieci nie do końca to wszystko potrafią zrozumieć,
Natomiast dorośli, którzy mają te doświadczenia tego zła, zwłaszcza II wojny światowej i nie tylko, to mogą właśnie też dostrzec taką wielopłaszczyznowość tego utworu, który wcale nie jest przeznaczony tylko dla dzieci. Czy zatem, jeżeli spotkamy się tutaj za rok na Twoje imieniny, które będziemy tutaj obchodzić po raz trzeci, będziemy mogli zobaczyć już na Twoich obrazach ten świat z Akademii Pana Kleksa, oczywiście przetworzony przez Twój pędzel i Twoją wyobraźnię? No, ja tak marzę jak Pan Kleks, bo on przecież zaprosił wszystkie bajki, zaprosił bardzo dużo gości, pomieszczenie było zbyt małe, więc przy pomocy pompki nadmuchał, żeby to wszystko się powiększyło. Wszyscy uczniowie przybyli z wielką radością. No, wiemy, że skończyło się to nieciekawie, bo wszystko, co piękne, nie jest wieczne. Ja myślę, że ten Dom Kultury będzie trwał tak długo, dopóki będą chętni i będą tutaj przychodzić. Ale marzyć zawsze trzeba. Ja bardzo pragnę, żeby w przyszłym roku również spotkać się. Mogłabym swoje imieniny na przykład urządzić w restauracji, gdzie spotkałabym się z niewielkim gronem osób. I wcale nie przyniosłoby mi to tak wiele radości, jak spotkanie właśnie tutaj, gdzie jest te 300 osób. I kwiaty były wynoszone przez Twojego męża koszami. Tak, więc no, złośliwi mówią, że ludzie przyszli tylko na koncert. Koncert był wspaniały, to był Standard Brass Band, naprawdę wspaniała grupa. Ale koncert był dla Ciebie, nie no. Koncert był prezentem Pana Dyrektora, dla Krystyny Głowniak i może dla Krystyn wszystkich, dla może Krystyn. Tak powiedzmy, dla wszystkich Krystyn, to był prezent. Ale ta ilość kwiatów, które otrzymałam, świadczyła, że bardzo wiele osób przyszło tutaj również na wernisaż. No a nade wszystko chyba też fakt, że ja z tą dzielnicą jestem bardzo związana, bo ja tu 30 lat mieszkałam. Wielu ludzi spotkało się po latach ze sobą, nawiązało powtórnie kontakty. I to jest najcenniejsze. Nie można w dniu imienin zamykać się w restauracji czy we własnym domu, bo to po prostu nie przynosi takiej radości. Ja się cieszę, że w ogóle mój mąż zaakceptował taki pomysł. Także dzisiaj już zapraszam na imieniny 13 marca w przyszłym roku. Nie wiem, jaki to będzie dzień tygodnia, no ale myślę, że jakoś, bo urodziny mam 12, więc 12 lub 13 mamy taką możliwość. Czyli będzie piękne spotkanie, na które już za rok zapraszamy, a najbliższe plany, oprócz Akademii Pana Kleksa, jakie najbliższe plany artystyczne? No, planów artystycznych jest bardzo dużo, ponieważ mam propozycję wystawy w Azji. Jeszcze nie zdradzam, gdzie to ma być, ale to poważna bardzo sprawa będzie. To będzie 2016 roku. Poważnym zadaniem również jest jak najlepsze realizowanie zadań, które wynikają ze studiów tej właśnie, tych studiów podyplomowych w Krakowie. One wykończą jakimś egzaminem, oceną prac? No po roku, zaliczenie pierwszego roku, prawda? Także tutaj w tej chwili przygotowuję projekt witrażu, jeśli chodzi o malarstwo ścienne. Przygotowuję również w zakresie intermediów coś, co powie o moim, że tak powiem, wzbogaconym portrecie Bruno Schulza. To już prezentowałam w Krakowie i w dużej grupie. Materiałów mam bardzo dużo, bo przecież zdjęcia z Drohobycza, tam bywałam na festiwalach Pogranicze Kultur. Także tym się mogłam podzielić i to wzbudziło zainteresowanie. No również doskonalenie rysunku nieustannie, to jednak co 2 tygodnie jest co najmniej 10 godzin pracy w zakresie rysunku i tyleż samo w zakresie malarstwa. To czego Tobie życzyć? Wszystko masz? Myślę, że wszystko mam, co jest mi potrzebne. Wszystko masz, czyli życzyć można tylko wytrwałości, dobrego zdrowia, bo ona się każdemu przydaje. Tak. I tej takiej odrobiny szczęścia, która też się przydaje nawet komuś takiemu, który ma dużo szczęścia, jak ty. No dziękuję bardzo i jestem wdzięczna za możliwość rozmowy z panią Ewą Hadrian, która jest niezwykłą osobą. Nie. To już nie. Nie, zakończmy ładnie, tak żeby pani układnie. Zatem czego tobie życzyć?
No, tego mi życzyć, żeby ta harmonia pomiędzy życiem rodzinnym a sztuką no, trwała, żeby udawało mi się godzić te wszystkie obowiązki. Żeby... I żeby się odbywały kolejne wystawy, też, żeby przychodzili na nie ludzie, którzy wychodzili z tych wystaw zadowoleni z tego, że można obcować z dobrą sztuką, że można obcować z ciekawym człowiekiem, który ich napełnia swoją energią, bo tak jest. No też to biorę pod uwagę, ponieważ z różnych domów kultury przychodzą do mnie goście. Są to często osoby już na emeryturze, które są ciekawe świata i to tę ciekawość świata staram się w nich jeszcze pobudzać i opowiadać im po to właśnie, żeby to wszystko, co mnie się w życiu zdarzyło, żeby im przekazać. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Spisałeś mi się ładnie. Ja coś mam. Coś ma w sobie. Jak pierwszy raz zeszłam tutaj, to mnie ta niebieska dziewczynka użyła.